Prokuratura Rejonowa Radom Wschód prowadzi postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Struga. W Radomiu będzie miała swoją siedzibę Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Blisko 80 milionów złotych z budżetu Mazowsza trafi do gmin województwa. Dariusz Osiej, witam Państwa w czwartek, 28 marca. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Prokuratura Rejonowa Radom Wschód prowadzi postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Struga w Radomiu. Chodzi o sprawę niewłaściwego traktowania podopiecznych przebywających w tym domu przez personel placówki. O sprawie jako pierwszy poinformował Urząd Miejski, jeden z byłych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik polecił przeprowadzić w placówce kontrolę. Kiedy pewne rzeczy zostały potwierdzone, zadziałaliśmy błyskawicznie. Ze swojej funkcji został odwołany dyrektor DPS-u, a my wysłaliśmy odpowiednie zawiadomienia, aby służby tą sprawą się zajęły. Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa Radom Wschód. Śledztwo jest prowadzone w kierunku niedopełnienia obowiązków przez dyrektora DPS-u i pielęgniarki tej placówki. Niedopełnienie obowiązków miało polegać na niereagowaniu na przypadki niewłaściwego traktowania podopiecznych przez personel ośrodka. Odrębnym wątkiem tego śledztwa jest również badanie okoliczności dotyczących znęcania się przez dwie osoby z personelu ośrodka nad podopiecznymi. Śledztwo prokuratury prowadzone jest z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego. Za czyn ujęty w tym artykule grozi kara do 3 lat więzienia. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie miała swoją siedzibę w Radomiu. Deglomerację, czyli proces przenoszenia centralnych instytucji do innych miast, rozpoczynamy właśnie od Radomia, powiedziała przebywająca w naszym mieście Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. O przenoszeniu centralnych urzędów do Radomia mówiło się wiele podczas kampanii przed wyborami samorządowymi. Teraz pierwsza instytucja trafiła do naszego miasta. Platforma jest pierwszą tego typu instytucją, która ten rządowy postulat realizuje. Kiedy robiliśmy analizę i kiedy dokonywaliśmy wyboru miejsca, kryteria, jakie musiało spełnić lokalizacja, to oczywiście pewne zaplecze infrastrukturalne, czyli dobra komunikacja, dobry węzeł komunikacyjny, który pozwala komunikować się nie tylko ze stolicą, ale z ważnymi punktami w Polsce. Rangę tego wydarzenia podkreślił Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. To jest ważna wiadomość dla Polski również dlatego, że w praktyce zaczynamy realizować bardzo istotny postulat deglomeracji, a więc przenoszenia centralnych instytucji z Warszawy do innych miast w Polsce. Korzyści dla Radomia są oczywiste. Radom staje się od dzisiaj stolicą najnowocześniejszych technologii w Polsce, stolicą przemysłu 4.0 w naszym kraju. Z kolei Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, uważa, że dzięki tej inwestycji Radom będzie mógł zacząć wracać na właściwe tory. To jest wielka szansa dla Radomia i myślę, że będzie to powodować wzrost gospodarczy i wzrost rangi Radomia. Głównym zadaniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości będzie wspieranie polskich firm w dostosowywaniu się do wymagań przemysłu 4.0. To, co jest istotą, to chcielibyśmy, aby fundacja najpierw w Radomiu, a następnie w innych miastach w Polsce tworzyła centra kompetencji, które będą uczyć polskich przedsiębiorców, w jaki sposób modernizować swoją działalność, w jaki sposób korzystać z rozwiązań 4.0 na swoje własne potrzeby, aby zwiększać w ten sposób swoją produkcyjność. Fundacją będzie kierował prezes Andrzej Soldaty, twórca inicjatywy dla polskiego przemysłu 4.0 oraz współtwórca koncepcji Platformy Przemysłu Przyszłości. Możliwe, że Fundacja Platformy Przemysłu Przyszłości będzie mieć swoją siedzibę w dawnej fabryce broni, którą czeka remont. Strażnice OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy po raz pierwszy wsparcie na ogródki działkowe. To tylko część programów finansowania, które w tym roku uruchomi samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostanie blisko 80 milionów złotych.
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza to jeden z 7 programów województwa mazowieckiego, które będą uruchomione w tym roku. O dofinansowanie do 50% kosztów, które nie powinno przekroczyć 200 tysięcy złotych, będą mogły ubiegać się gminy. Tworzy to już naprawdę dużą kwotę, która może służyć temu, aby zakupić choćby urządzenia do monitoringu, kontroli, czy ewentualnie innych działań, choćby zadrzewiania jakichś powierzchni, skwerów, które z pewnością będą przyczyniały się do jakości tego powietrza. W tym roku po raz pierwszy uruchomiony zostanie program wsparcia dla działkowców, a gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. W naszym województwie jest 450 ogrodów działkowych. Jeżeli pomnożymy to przez ilość użytkowników, rzeczywiście jest to ogromna rzesza mieszkańców, którzy korzystają tak naprawdę z zielonych płuc, bo to jest ekologia, to jest miejsce, gdzie odpoczywamy. Mamy nadzieję, że w dużej mierze te środki będą mogły być wykorzystane właśnie na poprawienie infrastruktury. Pozostałe programy dotyczą dofinansowania na modernizację i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, modernizacji dróg powiatowych i gminnych, projektów edukacyjnych i kulturalnych, aktywizacji sołectw, budowy obiektów sportowych, a także remontów strażnic i zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla ochotniczych straży pożarnych. Na realizację tych programów województwo mazowieckie przeznaczy blisko 80 milionów złotych. Nabory ruszają już w kwietniu. Za nami castingi do konkursu Miss Polonia Ziemia Radomska 2019. W finałowej gali, która odbędzie się pod koniec czerwca, zaprezentuje się 14 pań. Organizatorem konkursu jest Radomska Grupa Mediowa. W castingach mogły wziąć udział panny w wieku od 18 do 26 lat. Młode kobiety, które zdecydowały się stanąć przed jury, pokazały, że nie tylko wygląd ma znaczenie, ale także osobowość. Kandydatki były oceniane przez 5-osobowe jury. Zwracaliśmy uwagę tak naprawdę na całość, czyli z jednej strony wygląd, bo wiadomo, jest to konkurs piękności, nie można tego elementu pomijać, ale także na aspekt mentalny, aspekt tego, jaką dziewczyna ma osobowość, co sobą nas reprezentuje, z nimi wszystkimi rozmawialiśmy, także to nie było tylko obejrzenie z przodu, z tyłu, to była rozmowa, to był krótki wywiad, żeby wiedzieć, czym dziewczyna się zajmuje, jakie ma pasje, jakie ma plany na przyszłość. Ostatecznie jury wybrało 14 pań, które wystąpią w wielkim finale. Robimy oficjalną sesję, po której zaprezentujemy oficjalnie wszystkie kandydatki. Także już lada moment na portalu Co za Dzień, w telewizji, wszędzie będzie można zobaczyć, jak wygląda nasza finałowa czternastka. Finałowa gala Miss Polonia Ziemia Radomska 2019 odbędzie się pod koniec czerwca. Organizatorem konkursu jest Radomska Grupa Mediowa. Teatr Resursa, jak co roku, włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Z tej okazji przedstawiciele teatru oraz jego przyjaciele zaprezentują w piątek, 29 marca, własną twórczość literacką. Dla radomskiej publiczności wystąpią przedstawiciele Teatru Resursa Hanna Awis-Zembrzycka, Jolanta Nędzi, Monika Kornafel, Marcin Fortuna i Robert Jabłoński. Zaprezentują się także Dorota Wulczyńska i Jacek Kowalczewski. Organizatorzy zapowiadają niespodziankę dla publiczności. Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest od 1961 roku. Wtedy to został ustanowiony podczas Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, który działa pod auspicjami UNESCO. W Polsce święto obchodzone jest od 1973 roku. Początek przedstawienia w Radomskiej Resursie o godzinie 18. W tym roku po raz piąty cały świat świętuje Piano Day, który odbywa się zawsze w 88. dniu roku, ponieważ właśnie tyle klawiszy ma fortepian. Święto powstało dzięki idei niemieckiego pianisty Nilsa Frama. Do celebrowania Piano Day włączyła się po raz pierwszy Radomska Łaźnia. Piano Day angażuje zarówno amatorów, jak i profesjonalnych muzyków. Cel to stworzenie przestrzeni do realizacji projektów skupionych wokół fortepianu, a wszystko po to, by pielęgnować wielowiekową tradycję grania na tym instrumencie. 29 marca Piano Day będzie po raz pierwszy celebrować Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia w Radomiu. Z solowym koncertem wystąpi Kuba Płużek, jeden z najbardziej utalentowanych i kreatywnych pianistów polskiej młodej sceny jazzowej. Początek koncertu o godzinie 18. Koncert jest biletowany. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia organizuje nowy cykl spotkań z aktorami. Tytuł imprezy to Wieczory z Gwiazdą. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się już w niedzielę 31 marca.
W ubiegłym roku elektrownia zaprosiła Radomian na wieczory z mistrzem Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz, Ignacy Gogolewski, Magdalena Zawadzka. Lista mistrzów polskiej sceny teatralnej i filmu, którzy odwiedzili elektrownię, jest długa. Na każdym z tych wieczorów sala wypełniała się po brzegi. Organizatorzy liczą, że tak samo będzie podczas wieczorów z gwiazdą. Na początek z Radomianami spotka się Dominika Ostałowska, aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie i odtwórczyni jednej z głównych ról w popularnym serialu telewizyjnym M jak Miłość. Serdecznie Państwa zapraszam 31 marca do Elektrowni w Radomiu na pierwsze spotkanie z nowego cyklu Wieczory z Gwiazdą. Pierwszą gwiazdą tego wieczoru będzie Dominika Ostałowska, gwiazda serialu M jak Miłość i nie tylko, wspaniała aktorka. Serdecznie Państwa zapraszamy. 16, 31 marca Elektrownia. Dziękuję bardzo. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam jeszcze na sport i pogodę, a po prognozie pogody na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie Wiesław Wędzonka, radny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.